W Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie odbył się wernisaż prac Bogdana Winkla zatytułowany Obrazy estetyczne. Dzisiejsza wystawa jest takim kolejnym podsumowaniem, myślę, jego dorobku. Pokazujemy prace wprawdzie najnowsze, ale one zawsze się gdzieś odnoszą do tego, co robił w przeszłości. Odnoszą się najczęściej do człowieka, do jego losu, do jego obecności tutaj na ziemi. Pewien pesymizm w nich możemy zauważyć, bo wiemy, że z tych obrazów wynika, że jesteśmy tu przez jakąś chwilę, że ten czas, który jest nam dany, jest ograniczony, nie jesteśmy tu na zawsze. W tych pracach, które jak sam nazwał i taki tytuł też wystawy, Obrazy estetyczne, często możemy zobaczyć coś z pogranicza snu, coś z jakiejś krain, które są nierealne, ale jednak realistycznie przedstawione. Bogata twórczość i wydawnictwo, które dopełnia dzisiejszą wystawę, myślę, także z tekstem pana Mazurka, krytyka sztuki, pozwoli w pełni spojrzeć na to, co Bogdan Winkiel w swoich pracach pokazuje, co oferuje, jakim jest twórcą, bo myślę, że jest się wyróżniającym w naszym regionie artystą i to, co wspomniałem na początku, ta konsekwencja, wybór drogi artystycznej w kolejnych pracach jest, natomiast myślę, że może też nas nadal zaskakiwać, że to nie jest tylko powielanie pewnych rozwiązań, ale możemy znaleźć nowe elementy, które pozwalają spojrzeć trochę szerzej na to, co tworzy. Bogdan Winkiel urodził się w 1952 roku. Najpierw w Poznaniu ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, później w Krakowie studiował w Akademii Sztuk Pięknych. Do Leszna przyjechał w latach 80. Tu mieszka i tworzy. Jest artystą interdyscyplinarnym, zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką projektową oraz ceramiką artystyczną. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych, a także prezentacji zbiorowych. W Lesznie prace artysty oglądać można do 11 stycznia w Galerii MBWA przy ulicy Leszczyńskich 5. Wstęp wolny.